Po 5 latach symbole Światowych Dni Młodzieży wracają do Polski. Krzyż oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani od 21 sierpnia do 1 września nawiedzą 17 diecezji. Już za 2 lata w Lizbonie odbędą się 38 Światowe Dni Młodzieży. W ramach przygotowań do spotkania młodych katolików, które zapoczątkował święty Jan Paweł II w 1986 roku, symbole SDM, krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani krążą po świecie. Teraz są w Afryce, następnie trafią do Hiszpanii, a 21 sierpnia przybędą do Polski, do sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach. To jest czas wakacji, kiedy w wielu diecezjach różne wydarzenia są już zaplanowane. Młodzież jest na obozach, rekolekcjach oazowych, różnego rodzaju festiwalach, spotkaniach czy zjazdach. W związku z tym symbole Światowych Dni Młodzieży trafią tylko do 16 diecezji Kościoła Katolickiego i jednej Kościoła Grekokatolickiego. Mówi ksiądz Mariusz Wilk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM. Symbole Światowych Dni Młodzieży nawiedzą także kilka sanktuariów. Błogosławionej Karoliny Kuskówny, Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej i świętego Józefa w Kaliszu. Będą także w stolicach diecezji lubelskiej i sandomierskiej, drohiczyńskiej i białostockiej, ełckiej, rzeszowskiej, kieleckiej, radomskiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej, koszalińskiej i gdańskiej. 1 września, czyli ostatniego dnia, ikona i krzyż przybędą na Westerplatte. W archidiecezji krakowskiej będą 2 razy, 21 sierpnia w sanktuarium na Wiktorówkach i 27 sierpnia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.